Katarzyna Ankudowicz wyremontowała mieszkanie, teraz piękny apartament. Katarzyna Ankudowicz to polska aktorka, która w show biznesie zasłynęła dzięki takim produkcjom jak Brzytula, Pierwsza Milost, O mnie się nie martw, czy Przyjaciółki. Na dużym ekranie można ją było oglądać w dniu Sfiera oraz Julia wraca do domu. W 2015 roku uczestniczyła w trzeciej edycji programu rozrywkowego Twoja twarz brzmi znajomo i poprowadziła z Wojciechem Lozowskim show Super Dzieciak. Zobacz też, Katarzyna Ankudowicz w Zalobie. Pożegnała swojego przyjaciela. Z kolei w 2016 roku poślubiła Mikołaja, szefa firmy nagłośnieniowej. Mają córkę Konstancję, która przyszła na świat w 2020 roku. Katarzyna Ankudowicz jakiś czas temu kupiła mieszkanie. Niestety gniazdko było w opłakanym stanie. Ruina wymagała generalnego remontu. Gole cegle, brak podłóg oraz mnóstwo kabli na wierzchu. Aktorka na swoim instagramowym koncie zamieściła kilka zdjęć, na których wyraźnie widać efekty remontu. W mieszkaniu został polozony drewniany parkiet. Ściany zostały odmalowane, a instalacja elektryczna została zabezpieczona. Katarzyna Ankudowicz w poście wyjawiła, iż jest bardzo szczęśliwa, ponieważ bardzo obawiała się remontu. Bardzo ciekawe doświadczenie taki remont. Na początku byłam mega zestresowana i nieporadna. Bo nastawiona na mordegę, opóźnienia, krecenie, drożyznę, i wszystko się sprawdziło. Ale zmieniło się moje podejście. W końcu wszystko idzie zgodnie z planem, jest później, drożej, cieza i się nie da jako zaczęłam się tym cieszyć i ekscytować. Kropka w końcu tworzę coś całkiem nowego i może ciekawego. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Ale na razie mi się podoba, napisała w sieci. Katarzyna Ankudowicz pojawiła się niedawno w Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała o pierwszych tygodniach rodzicielstwa. Aktorka jest mama trzyletniej Konstancji. Narodziny dziewczynki zbiegły się w czasie z pandemią.